Dzień dobry, z tej strony Toczyński Patryk. Zapraszam Państwa na wirtualne spotkanie oraz spacer pod tytułem Dawne Piecki i Migowo. Nasze spotkanie miało się odbyć w rzeczywistości, niestety z uwagi na ostatnią sytuację epidemiologiczną. Gdańsk znalazł się w żółtej strefie. Jako organizatorzy postanowiliśmy, że spotkanie odbędzie się wirtualnie. Organizatorem spotkania, proszę Państwa, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa, Dom Sąsiedzki. Wydarzenie jest sfinansowane dzięki Radzie Dzielnicy Piecki Migowo. W ramach, proszę Państwa, dzisiejszego spotkania oraz spaceru w rolę przewodników wczelę się ja, Patryk Toczyński, z niezwykłego Suchanina, absolwent gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim, autor książki Zarys dziejów Suchanina, wydanej w grudniu 2018 roku, oraz Marek Wilkowski, miłośnik historii dzielnicy Piecki Migowo, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek Migowa oraz autor i prowadzący blog Piecki Migowo Historia. W czasie naszego spotkania postaramy się, proszę Państwa, przedstawić ciekawostki oraz zrobić taki wirtualny spacer właśnie po dawnych pieckach oraz Migowie. Jest to uzupełnienie, proszę Państwa, naszych tegorocznych czterech spacerów, które odbyliśmy w miesiącu wrześniu. Dwa spacery były poświęcone historii dawnych piecek, natomiast dwa spacery były poświęcone historii dawnego Migowa. Zapraszam Was serdecznie na wspólny spacer. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o dzielnicę Piecki Migowo, to tak naprawdę dzielnicą stała się ona w 1954 roku w wyniku połączenia dwóch osobnych wsi. Jednej wsi nazywanej właśnie Piecki i drugiej wsi nazywanej Migowem. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o same Piecki, pierwsza wzmianka o Pieckach wywodzi się z okresu krzyżackiego. W Gdańsku. Krzyżacy rządzili w Gdańsku między 1308 a 1454 roku. I z tego okresu również mamy pierwszą wzmiankę o Pieckach. Jeżeli chodzi o etymologię nazwy Piecki, pochodzi ona, proszę Państwa, według profesora Jerzego Sampa od tak zwanych pieców do wypalania węgla drzewnego, które najprawdopodobniej znajdowały się właśnie w tych rejonach, ponieważ były to rejony bogate w las. Natomiast same piece tego typu były potrzebne do tworzenia właśnie węgla drzewnego, który następnie służył chociażby do wypalania w takich ówczesnych hutach, czy też w zakładach kowalskich. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten okres krzyżacki i piecki, w XV wieku piecki przychodzą w zarząd szpitala świętej Elżbiety w Gdańsku. Budynek tego szpitala, proszę Państwa, znajduje się do dzisiaj przy ulicy Elżbietańskiej. Obok również mamy kościół świętej Elżbiety, a proszę Państwa, jeszcze około 130 lat temu naprzeciwko stał bastion świętej Elżbiety. Były to nowożytne fortyfikacje Gdańska. Jeszcze nawracając do samej nazwy Piecki, powiem taką anegdotkę, że proszę Państwa, jest taka bajka jak Pocahontas, w niej jest taka postać, bohater jak John Smith. Jest to, proszę Państwa, postać historyczna, był to żołnierz, żeglarz, który służył jej królewskiej mości, czyli królom Wielkiej Brytanii, który przybył, proszę Państwa, w XVII wieku do Gdańska. Przybył on w poszukiwaniu właśnie osób, które zajmowały się wypalaniem w piecach retorowych, które wytworzyły właśnie węgiel drzewny. Szukał on osób, które były również zdolne do wypalania koralików szklanych, które się właśnie wypalało w tego typu piecach ówcześnie. Czemu on szukał takich osób? Otóż po to chciał zabrać właśnie taką ekipę do Ameryki Północnej, gdzie kolonizowali oni tereny należące do ówczesnych Indian. Zabrał ich do Jamestown po to, żeby właśnie wypalali na miejscu szklane koraliki, takie paciorki, które służyły do wymiany handlowej z Indianami. I między innymi poprzez właśnie wymianę takich szklanych paciorków otrzymywali oni w zamian od Indian czy to złoto, czy też żywność. I właśnie ten John Smith był w poszukiwaniu tychże osób w Gdańsku, także możemy przypuszczać, że wziął on właśnie również załogę z naszych piecek do kolonizacji Ameryki Północnej. Jeżeli chodzi też,
Jak już mówiłem, że Piecki wchodziły w zarząd szpitala świętej Elżbiety. Ten, proszę Państwa, szpital w następnych wiekach połączył się ze szpitalem Świętego Ducha i był to taki połączony szpital Świętej Elżbiety oraz Świętego Ducha. I tak naprawdę byli oni właścicielami piecek aż do okresu pruskiego w Gdańsku, kiedy to w wyniku już drugiego zaboru pruskiego w 1793 roku Gdańsk przeszedł całkowicie pod panowanie pruskie i wtedy już administracja pruska już przejmowała jakby administrację nad tymi terenami. Także aż do tego okresu, w zasadzie od średniowiecza, właścicielami piecek był właśnie ten szpital, ale z takim też wyjątkiem, jakim należy tutaj powiedzieć, że również szpital dzierżawił pewne tereny piecek, między innymi chociażby znanej rodzinie Upphagen, o czym jeszcze następnie później powiem przy kolejnych slajdach, oraz między innymi również część piecek odsprzedali takiej rodzinie jak Kynojaski, skąd wzięła się właśnie dzisiejsza nazwa ulicy Jaśkowej Doliny. Mówiąc o samych Kynojaskich, należy tutaj wspomnieć, że był to bardzo bogaty ród, który między innymi od elektorów branderburskich otrzymał monopol na sprzedaż bursztynu i dzięki temu się bardzo wzbogacili. Posiadali oni właśnie między innymi też posiadłości na terenie piecek. Drugą, proszę Państwa, jakby elementem składowym dzielnicy Piecki Migowo jest samo Migowo, również dawna wieś, która kiedyś była osobną jednostką. Pierwsza zmianka pochodzi z XIV wieku, również z okresu krzyżackiego. Sama nazwa Migowo wywodzi się najprawdopodobniej z języka kaszubskiego i od tak zwanych komarów, czyli zarazem rejon Piecek, jak i Migowa, był bardzo bogaty w rejon stawów. Było tam bardzo wiele właśnie miejsc podmokłych, a są to miejsca idealne do wylęgania i dla życia komarów i właśnie od tego, że te komary sobie tam tak migały tymi skrzydełkami, wywodzi się właśnie najprawdopodobniej nazwa Migowa, a dzisiejszej dzielnicy pieckiej Migowo. Jeśli mówiąc o samym Migowie, no, tak naprawdę była to odrębna wieś, proszę Państwa, aż z takim wyjątkiem do 1942 roku, kiedy to władze administracyjne III Rzeszy włączyły Migowo do Gdańska, natomiast już powojenne władze Polski tego nie uznały i dopiero Migowo stało się częścią Gdańska wraz z Pieckami jako wspólna dzielnica, jak już mówiłem wcześniej, w 1954 roku. Natomiast jeśli mówiąc o Migowie, to mogę powiedzieć takie ciekawostki, że Migowo współpracowało w okresie nowożytnym z Suchaninem. Było razem z nim w wspólnym jakby takim związku, byśmy to byli dzisiaj związku gmin, związku wsi. Między innymi była zaoferowana wspólna pomoc w ściganiu bandytów na drogach oraz wspólna pomoc przeciwpożarowa. Do tego związku należało właśnie Migowo, Suchanino, między innymi Jaśń i Łyścisko. Jeśli któraś z tych wsi miała właśnie problem, czy to ze zbójami, czy też właśnie z pożarem, to wszystkie te wsi były sobie zobligowane wzajemnie pomóc. Na terenie Migowa też odnotowujemy w XVII wieku zakład oczyszczania wosku. Ten wosk przepływał z głębi Polski na tratwach przez Flisaków. Następnie był on tutaj oczyszczany na Migowie i wysyłany dalej w głąb, dzisiaj byśmy powiedzieli Niemiec, natomiast ówcześnie w głąb tak zwanej Rzeszy Niemieckiej, czyli różnych ówczesnych państwek, które właśnie tworzyły te byśmy powiedzieli dzisiaj współczesne Niemcy. A wtedy to były różnego rodzaju podmioty jak Brandenburgia, jak Prusy, Hesja, Bawaria, które stanowiły tak naprawdę osobne państwa, będące właśnie w takim związku, które się nazywało Rzesza Niemiecka. Jeżeli jeszcze chodzi o Migowo, w Migowie znajdowała się również cegielnia. Ta cegielnia, proszę Państwa, jest na mapach między innymi XIX-wiecznych. Ona była mniej więcej w rejonie ulicy Belgradzkiej. Do dzisiaj mamy po niej pozostałość. Jest to tak zwany lasek boloński. Jak tam Państwo pójdą na spacer, można zauważyć, że w niektórych miejscach po deszczu stoi woda, czy też chociażby
czy też chociażby, proszę Państwa, są takie różnego rodzaju właśnie różne ukształtowanie terenu. Jeśli mówiąc o Migowie, to proszę Państwa, na zdjęciu mamy taki bardzo ładny dworek. Jest to, proszę Państwa, dwór, który powstał w XVIII wieku. On, proszę Państwa, się ostał aż do 2000 roku. Tu pokażę kolejne jego zdjęcie. Tu po prawej stronie mamy, proszę Państwa, fotografię XIX-wieczną. Natomiast po lewej stronie jest z przełomu wieków, czyli z przełomu lat 90. i 2000. Proszę Państwa, jak ten dwór wyglądał. On już, po nim dzisiaj już nie mamy śladu. Są tylko i wyłącznie fundamenty, które zostały po tym i niektóre drzewa po tym parku i po tym zespole dworskim. Sam dwór, proszę Państwa, powstał zresztą wcześniej. Stała tam tak zwany dom sołtysa, zanim powstał ten dwór właśnie w XVIII wieku. Tak to, proszę Państwa, się prezentuje, jeśli chodzi o Migowo. Kolejną częścią, proszę Państwa, naszej wycieczki, spotkania wirtualnego po podsumowaniu, żeby taki początków samych Piecek i Migowa, skąd się ta nazwa wzięła, będą trzy lipy. Trzy lipy. Jest to teren, który tak naprawdę dzisiaj się znajduje na pograniczu dwóch dzielnic, czyli na pograniczu Piecek, Migowa oraz Suchanina, a tak naprawdę historycznie w zasadzie związany jest jeszcze zupełnie inną częścią Gdańska, bo z Emaus, też już dzisiaj nieistniejącym historycznym. Samo Emaus jest dzisiejszą składową Siedlec. Jeśli mielibyśmy je tak przedstawić, pokazać, gdzie one się znajdują, jest to, proszę Państwa, rejon kościoła świętego Franciszka z Asyżu na Siedlcach, tam, gdzie znajduje się pętla tramwajowa, rejon skrzyżowania właśnie ulicy Łostowickiej, Nowolipia i ulicy Kartuskiej. I te Emaus, które do 1933 roku było osobną gminą, osobną wsią w Gdańsku, miało taki swój zewnętrzny folwark, który się nazywał Trzy Lipy. I to był typowy folwark gospodarczy, wiejski, który się właśnie znajduje tutaj na tej mapie z 1807 roku, proszę Państwa, w tym oto miejscu. Taką mapę znajdziecie, proszę Państwa, na serwisie Mapster, gdzie można znaleźć różne właśnie ciekawe mapy historyczne dotyczące Gdańska, czy też Pomorza Gdańskiego. Tak, proszę Państwa, na początku XIX wieku prezentowały się tereny Trzech Lip. Co tu jeszcze widzimy? Tutaj o napisie Diewilkau, to dzisiaj byśmy ten teren nazwali Diabełkowem, to jest z kolei teren na pograniczu Piecek Migowa, Suchanina oraz Wrzeszcza Górnego. Natomiast tu w lewym górnym rogu mamy tak zwane, nazwane po niemiecku Pitzkendorf, czyli tak zwane Piecki. Mówiąc, proszę Państwa, jeszcze o Trzech Lipach, to mamy dzisiaj zachowany bardzo fajny zabytek XIX-wieczny, a jest to tak zwany dwór, który został wybudowany właśnie w połowie XIX wieku w folwarku Trzy Lipy, ponieważ był to taki majątek ziemski i między innymi taka ciekawostka, że właścicielem tego dworu był Karl Schwarz Hafter, który od 1872 roku aż do początku XX wieku był oficerem Straży Pożarnej w Gdańsku, ale również był jej komendantem. I po emeryturze, jak już przeszedł właśnie w taki zawodowy stan spoczynku, zamieszkał on właśnie na swoim majątku Trzy Lipy, gdzie też również zmarł w 1914 roku. Jako taką ciekawostkę poboczną powiem, że tym komendantem Straży Pożarnej w Gdańsku był on przy ulicy Okarnej. Tam, gdzie dzisiaj się znajduje właśnie dom harcerza, tam się znajdowała w Gdańsku właśnie taka komenda główna i remiza ówcześnie właśnie też Straży Pożarnej. Jeśli chodzi jeszcze o sam dwór, jak on się zachował, mamy tutaj też w jego rejonie, no mieliśmy już teraz, przepraszam, już teraz trzeba powiedzieć, mieliśmy, ponieważ to zdjęcie jest ubiegłoroczne, mieliśmy lipy, jak to właśnie na nazwę Trzy Lipy przystało. Niestety te drzewa uschły i zostały one wycięte w zeszłym roku. Tu jeszcze mamy właśnie takie zdjęcia historyczne już teraz, jak one
jak one jeszcze wtedy wyglądały. A tu na dole mamy budynek właśnie tego dworu, jak on też wygląda dzisiaj. I tu takie zdjęcie właśnie tego portalu jakby wejściowego do tego dworu. Co mamy tu taki właśnie taki kosz, jakby ja bym powiedział, że z owocami, co właśnie też symbolizowało do tego, że to był taki folwark właśnie taki gospodarczy, taki wiejski, sielankowy, właśnie nawiązujący jakby do tego jego przeznaczenia. Jeszcze mówiąc o samych trzech lipach, to po II wojnie światowej w 1945 roku stał się właścicielem trzech lip, stał się Skarb Państwa i w tym dworze został utworzony, proszę Państwa, PGR, który funkcjonował aż do początku lat 50., kiedy też nastąpił pożar, ten PGR spłonął i właśnie z tego starego PGR-u utworzono w tym domu mieszkania komunalne i takie jest też dzisiejsze przeznaczenie tego budynku. No jak widzimy, jego stan no, nie jest najlepszy, a no, jest to, myślę, że zabytek, który byłby warty uratowania i przedstawienia. Jest to jeden z właśnie w zasadzie z nielicznych zabytków, które się ostały właśnie w rejonie czy też Suchanina, Piecek czy też Migowa. A na pewno jest to jeden z dwóch najstarszych zabytkowych budynków Piecek Migowa, oprócz dworu przy ulicy Piececkiej, jeszcze o którym powiem później. Mówiąc jeszcze, proszę Państwa, o Trzech Lipach, tutaj jest właśnie teren łączący współczesnej Piecki Migowo ze Suchaninem, czyli rondo imieniem Andrzeja Hakenbergera. To był, proszę Państwa, nowożytny kompozytor Gdańska, który między innymi był dyrygentem chóru gdańskiego. Ma on kilka właśnie różnych też swoich utworów stworzonych. Natomiast samo to miejsce jest między innymi początkiem pewnego potoku, o którym zaraz właśnie powiem, a pokażę, a dokładnie jest to Potok Królewski, który tworzy między innymi również Królewską Dolinę. Sam Potok Królewski właśnie zaczyna się tutaj, Państwo widzą na takiej fajnej mapie, wydanej przez Gdańskie Wody, właśnie przy rondzie imieniem Andrzeja Hakenbergera. Następnie płynie on właśnie tu przez Trzy Lipy, przepływa przez Diabełkowo i następnie wpływa właśnie do Parku Królewskiej Doliny, następnie przez Wrzeszcz Górny wpływa do Wrzeszcza Dolnego, gdzie wpada do Strzyży, która następnie już wpada do Martwej Wisły. Także właśnie w tym rejonie znajduje się początek, źródło Potoku Królewskiego. Mówiąc jeszcze o Trzech Lipach, to jak mówiłem właśnie, że tutaj się znajdował do lat 50. ten PGR. Te budynki, które właśnie spłonęły, były później rozebrane. Jeden z budynków, który był spichlerzem, ocalał jeszcze do 2006 roku. On, proszę Państwa, stał między innymi tutaj, gdzie jest to auto. I pewnie wielu z Was oglądających ten film pamięta, że był to Dom Kultury na Suchaninie. Znajdowała się w nim również biblioteka na Suchaninie. Później też to był bardzo znany taki klub muzyki alternatywnej, który się nazywał Burdl, ale o samym Burdlu więcej powie Marek, ponieważ Marek jest specjalistą. Bardzo dużo wie na temat właśnie muzyki z tamtego okresu, także jemu pozostawiam słowo dotyczące właśnie Burdla. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, że w latach 80. ten budynek, co mamy teraz tutaj z tyłu, to w latach 80. znajdowała się w tym miejscu drukarnia Gdańska, zakłady graficzne w Gdańsku, bardzo prężnie działające, które w zasadzie masowo wydawały różnego rodzaju książki. Natomiast przestała funkcjonować w 2006 roku. Te budynki częściowo rozebrano, częściowo przebudowano i od 2008 roku funkcjonuje tutaj Gdański Park Naukowo-Technologiczny imieniem Hilarego Koprowskiego. Hilary Koprowski zmarł, proszę Państwa, w 2013 roku, ale jest to znany oraz uznany lekarz, wirusolog, nauczyciel akademicki, który odkrył i wprowadził do obiegu szczepionkę przeciwko wirusowi polio. Natomiast czym jest sam Gdański Park Naukowo-Technologiczny? Jest to takie, proszę Państwa, miejsce integrujące, łączące jednocześnie świat nauki, takiej technicznej, medycznej, z biznesem oraz też
pełni funkcje społeczne, ponieważ różnego rodzaju inicjatywy społeczne również właśnie w budynkach, w parku, w pomieszczeniach mogą realizować swoje zadania, spotykać, organizować różnego rodzaju spotkania, odbywają się tu również konferencje naukowe, studenci mogą zakładać startupy, małe firmy właśnie z zakresu technologii mogą się rozwijać, także jest to takie połączenie właśnie różnych koncepcji, jak już wspomniałem, biznesowych, naukowych, czy też społeczno-kulturalnych, mówiąc. Rejon też właśnie tych Trzech Lip, o których właśnie tutaj teraz mówię, ma też, proszę Państwa, taką ciekawostkę, że znajduje się tutaj repetytor właśnie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznego, pierwszego zegara pulsurowego na świecie, który jest zamontowany w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Tu się natomiast znajduje przekaźnik, który również przesyła ten sygnał zegara, który działa w oparciu o impulsy z kosmosu, o tak zwane pulsary, który jest bardzo dokładnym, w zasadzie najdokładniejszym zegarem na świecie. Mówiąc o Trzech Lipach, chciałem tu jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć, że jak już też wcześniej mówiłem właśnie o tych rozbieranych budynkach PGR-ów, był to teren, który w latach 70., 80. był również bardzo taki uprzemysłowiony właśnie. Tak jak mówiłem o tych zakładach graficznych, powstały też tutaj, jak tu mamy na dolnym zdjęciu, zakłady Telkom Telmor, które to budynki mamy do dzisiaj. Natomiast stały tu również budynki Unimoru, zakładu produkującego między innymi telewizory za PRL-u. Jeżeli chodzi o współczesność, no to od 2002 roku na tym terenie znajduje się Galeria Morena, Centrum Handlowe Morena, które jako ciekawostka chciałbym powiedzieć, że nie znajduje się administracyjnie na terenie dzielnicy Piecki-Migowo, czy też potocznie zwanej Moreną, tylko znajduje się administracyjnie na terenie dzielnicy Suchanino. Także taka anegdotka. Natomiast, jak już właśnie wspomniałem, Galeria Morena, czy też właśnie potocznie zwana dzielnica Morena, skąd to się, proszę Państwa, wzięło? No otóż, formalnie, administracyjnie, prawnie dzielnica się nazywa Piecki-Migowo. Tak jak mówiłem, w 1954 roku została włączona do Gdańska. Natomiast w latach 70. Piecki-Migowo przeżyły intensywną zabudowę bloków z wielkiej płyty, osiedla z wielkiej płyty, które początkowo się miało nazywać inaczej, ale o tym powie też Marek. Natomiast ostatecznie powstała LWSM Morena, czyli lokatorsko-własnościowa spółdzielnia mieszkaniowa Morena, która nawiązuje z kolei do wzgórz, do Wysoczyzny Morenowej, którą mamy właśnie takie ukształtowanie krajobrazu mamy właśnie w Trójmieście i na Pomorzu Gdańskim. Także tak to wygląda. Natomiast tu jeszcze chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, jeśli chodzi też o rejon Trzech Lip. Tutaj, proszę Państwa, odnaleziono w wyniku prac archeologicznych również groby urnowe datowane na jeszcze przed naszą erą, co dowodzi o tym, że rejony właśnie Suchanina, Trzech Lip oraz Piecyk-Migowa były już zamieszkane w czasach starożytnych. Kontynuując nasz spacer, chciałbym teraz przejść do Diabełkowa. Jednocześnie chciałbym przeprosić, jeśli są takie troszeczkę przerwy między tymi częściami. Wynika to z tego, że ten nasz spacer jest nagrywany, żeby nie było też problemu właśnie z transmisją na żywo, takich różnych właśnie technicznych. Jest to też w zasadzie nasz taki pierwszy wirtualny spacer, który realizujemy z Markiem. No niestety sytuacja epidemiologiczna no, wygląda jak wygląda, także troszeczkę się sami uczymy, także prosimy wybaczyć, jeśli tak to są takie niedogodności techniczne. Na przyszłość postaramy się lepiej, a wygląda na to, że epidemia się rozkręca, jest jakby taka druga fala, także być może trzeba będzie robić kolejne spotkania, czy też wydarzenia związane właśnie z historią w taki oto sposób. Także się uczymy też nowych rzeczy. Przechodząc do Diabełkowa, tu chciałem taką powiedzieć też taką troszeczkę anegdotkę, legendę, skąd się wzięła ta nazwa. No otóż w tych rejonach zamieszkiwał diabeł, który nie dawał ludziom spokoju. Ludzie się w końcu zdenerwowali, wkurzyli i postanowili się rozprawić z owym diabłem.
No i więc, kiedy on w nocy spał, położyli na niego wielki głaz, przykrywając go i żeby już nie mógł stamtąd wyjść. No i też takie głazy do dzisiaj się znajdują też w tej okolicy. To tak pół żartem, pół serio, a też taką z kolei inną historię, to proszę Państwa, jest to teren też podmokły, gdzie znajdują się żyły wodne. I tak mniej więcej od mieszkańców właśnie, którzy zamieszkują rejon ulic właśnie Morenowej, Fultona, Nobla, to też słyszałem takie ciekawostki, że tam no, takie są różne właściwości, które wpływają też na zdrowie. No, czy to prawda? Nie wiem. No być może skąd się ta nazwa właśnie tutaj wzięła, właśnie w wyniku, że są takie nieprzyjemne tereny do życia, a ludzie sobie wtedy właśnie stworzyli jako legendę te diabły. Natomiast jeśli chodzi o same Diabełkowo, proszę Państwa, przez ten teren właśnie przepływa Królewski Potok. Tu jest ta nasza mapa z 1807 roku, o której mówiłem. Mamy tutaj właśnie ten ciek, który nam tutaj... Przepraszam, czy jest to widać? Gdzieś mi tu uciekło. O, tutaj mamy ten ciek, który sobie właśnie płynie. Widać, że ten teren jest podmokły, ponieważ mamy tu wrzosowiska na tej mapie oraz też widać takie właśnie stawy. I on dalej, proszę Państwa, przepływa, tak jak mówiłem, do Królewskiej Doliny, a później do Wrzeszcza i wpada do Strzyży. Jeśli też mówiąc o samym Diabełkowie, wiemy, że w czasach nowożytnych znajdowała się tu karczma, było tu również młyn, który właśnie stał przy tym potoku Królewskiego i było tu również, proszę Państwa, wyrobisko gliny, które następnie było też wypalane w jednej z cegielni, które się znajdowały w okolicach, między innymi też na Suchaninie. Natomiast, proszę Państwa, jeśli mówiąc o Diabełkowie, tu mamy też taką ciekawostkę, jeśli chodzi o to, ponieważ znajduje się tu staw. A ciekawostka jest taka, ponieważ ten staw znajduje się pomiędzy Suchaninem, a dzisiejszymi Pieckami Migowymi. Jest to tak naprawdę teren na styku, ponieważ jakbyśmy tak mieli powiedzieć, mniej więcej do tej wysepki od prawej strony, czyli odtąd, mniej więcej dotąd znajduje się Suchanino, natomiast dalej już jest już dzielnica Piecki Migowo. Natomiast tam w tle te domy, które się znajdują, to jest, proszę Państwa, już Wrzeszcz Górny. Także jest to taki troszeczkę trójstyk trzech współczesnych dzielnic Gdańska. Sam staw, proszę Państwa, został kilka lat temu odnowiony. Zostały tutaj zrobione ścieżki dochodzenia, schody. Jest też siłownia pod chmurką czy plac zabaw. Natomiast jest to tak naprawdę teren naturalnie podmokły, który już właśnie w okresie średniowiecza, nowożytnym, tak jak pokazywałem wcześniej na tej mapie, był takim, powiedzmy, troszeczkę rozlewiskiem, wrzosowiskiem, które w późniejszych latach właśnie zostało zagospodarowane w postaci zbiornika retencyjnego, a kilka lat temu właśnie jeszcze poszerzonego o funkcje rekreacyjne dla ludzi. Tu chciałem taką ciekawostkę pokazać, fotografię autorstwa Kranhals Dietiv z 1942 roku, pokazującego właśnie zabudowę Diabełkowa, które powstało na przełomie lat 30. i 40. I to, proszę Państwa, jest osiedle nazistowskie w Gdańsku, które zostało zbudowane przez Deutsche Arbeitsfront, czyli niemiecki front pracy. Nadano mu imię Siedlung Albert Foster, czyli osiedle Alberta Forstera, a Albert Forster był to, proszę Państwa, Gauleiter Gdańska, który tutaj przybył na początku lat 30. i w imieniu Adolfa Hitlera zarządzał właśnie miejscowym aparatem NSDAP, które to NSDAP też wygrało potem właśnie władzę w Gdańsku i wprowadzało podobne różnego rodzaju reżimy czy restrykcje jak w III Rzeszy. Następnie w 1939 roku w wyniku agresji Niemiec na Polskę Gdańsk został inkorporowany właśnie w skład III Rzeszy, a dalej właśnie Albert Forster tym gdańskim zarządzał jako prawa ręka w zasadzie, jako można by powiedzieć przyjaciel Adolfa Hitlera aż do 1945 roku i to właśnie było osiedle wybudowane przez nazistów gdańskich. Tutaj mieszkali właśnie członkowie niemieckiego frontu pracy. Wiemy też, że tutaj mieszkali pojedynczo jacyś SS-mani już później oraz żołnierze niemieccy z II wojny światowej. Natomiast proszę Państwa, w tle
Tutaj mamy zabudowania Suchanina. Tutaj, proszę Państwa, będzie ulica Mozarta, tu biegnie ulica Wagnera. Natomiast tutaj te zabudowania, gdzie jest moja myszka w kursor, leci wzdłuż w dół, to będą, proszę Państwa, zabudowania ulicy Beethovena. Budynki na Suchaninie powstały w latach 30. Powstało wtedy 220 domów parterowych z takim użytkowym poddaszem, budowane właśnie przez spółkę takie Danzigor Siedlungs AG. I te mieszkania z kolei, wybudowane domy w zasadzie na Suchaninie, one były od początku bliźniakami, były z takim przeznaczeniem dla klasy robotniczej. Według książek agresowych z tego okresu mieszkali tutaj cieśle, pracownicy stoczniowi, elektrycy, jacyś niżsi rangą również księgowi. Także tu jeszcze taka ciekawostka w ogóle, jak te tereny tak jeszcze wyglądały, takie mało zurbanizowane i zagospodarowane właśnie z przełomu lat 30. i 40. Ta droga, która tutaj biegnie, proszę Państwa, to jest mniej więcej dzisiaj rejon ulicy Schuberta. Tu właśnie się nawiązując do tych domów, jak te domy były budowane, jeden z domów właśnie, mamy go tutaj przedstawionego, na ulicy Wileńskiej, znajdowała się również w czasie za dnia przedszkole dla dzieci, natomiast popołudniami była to taka osiedlowa świetlica, gdzie ludzie mogli przychodzić i rozmawiać, biesiadować, różnego rodzaju taką aktywność społeczno-kulturalną, ale że to ówcześnie należało do członków Niemieckiego Frontu Pracy, NSDAP, to możemy przypuszczać, jakiego typu tutaj działalność się odbywała popołudniami. Natomiast ten tutaj plac, który dzisiaj jest jeszcze widoczny, to, proszę Państwa, był taki plac środkowy, gdzie też właśnie odbywały się różnego rodzaju wiece, czy też spotkania miejscowej ludności. Po II wojnie światowej domy zasiedlili repatrianci, proszę Państwa, Polacy ze wschodu, którzy właśnie jakby na taką troszeczkę za tęsknotą, za swoimi terenami ulicy przyjęły właśnie nazwę Wileńska i Grodzieńska. Natomiast jeśli pójdą Państwo na spacer w ten rejon, do dziś znajduje się tam taki troszeczkę taka sielanka, jest taki wiejski charakter. W zasadzie można odczuć wrażenie, że jest się gdzieś daleko poza Gdańskim, w zasadzie w jakiejś wsi oddalonej parę kilometrów od Gdańska, a tak naprawdę jest to w samym środku miasta, pomiędzy takimi wielkimi dzielnicami jak Pieckim, Igowo czy też Rzeszcz. No i z tym też tutaj terenem jest związana ciekawa historia, ponieważ w połowie września 1939 roku została wkopana tak zwana przysłowiowa pierwsza łopata przez samego właśnie Alberta Forstera, którego mamy tutaj na zdjęciu. Tutaj też się znajduje, tu na dole on na zdjęciu. Fotografia jest autorstwa Hansa Zonke. Natomiast co do samego wydarzenia, miała być właśnie w tym miejscu, miała, proszę Państwa, przebiegać droga, autostrada, można by powiedzieć, która miała łączyć Gdańsk jednocześnie z Berlinem oraz Królewcem. Tak właśnie z tą słynną Berlinką, która teraz aktualnie w Polsce biegnie przez Malbork, tam w okolicach Tczewa, przez Czersk, Chojnice i następnie do Berlina, to właśnie z Gdańska miała iść taka odnoga. Jak ona miała przebiegać, tu zaraz pokażę na taki przeze mnie nasionej właśnie taką kreską, może troszeczkę nieudolnie, ale tak chciałem to zrobić poglądowo, jak to mniej więcej wyglądało. Ta droga miała mniej więcej tak, proszę Państwa, się tu przebiegać, jak mamy tutaj staw, miała iść w kierunku właśnie współczesnych Piecek Migowa, następnie tutaj jak mamy dzisiaj tutaj zbieg ulicy Rakoczego i Jaśkowej Doliny, tu jest przechodnia Morena mniej więcej, przecinać osiedle właśnie z Wielkiej Płyty w rejonie właśnie tutaj ulicy Rakoczego i dalej tutaj biec tutaj do Migowa, gdzie następnie miała biec mniej więcej dzisiejszym biegiem ulicy Nowa, proszę Państwa, Nowa Bulońska, czy teraz, przepraszam, Aleją Pawła Adamowicza. Natomiast jeśli byliby Państwo ciekawi, jak ta droga miała tak w pełni przebiegać, to polecam Państwu taką stronę www.berlinka.pcp.pl, gdzie właśnie są różnego rodzaju mapy, zdjęcia i w zasadzie autor tej strony prześledził
jakby tą budowę tej drogi od początku aż do samego końca, gdzie ona potem się miała właśnie mniej więcej w okolicach współczesnej obwodnicy Trójmiasta, stamtąd biec właśnie już tam tego połączenia Berlin-Królewiec. Tak naprawdę dopóki w tej okolicy nie zaczęto budować osiedli z wielkich płyt, bloków, były widoczne jeszcze właśnie te prace terenowe w okolicach właśnie Szkoły Podstawowej nr 1 na ulicy Gojowicińskiej. Jeszcze w latach 70. były widoczne te właśnie takie zakrojone właśnie prace terenowe, wyprofilujące właśnie tą drogę. No droga nie powstała między innymi z tego, że po prostu przebieg wojny dla Niemców nie był tak korzystny, jak tego przewidywali, ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, pierwsza łopata została wkopana w połowie września 1939 roku. 2 lata później już był plan Barbarossa, czyli atak Niemiec na Związek Sowiecki. Rozpoczęły się problemy III Rzeszy, no i były inne wydatki i jakby takie główne potrzeby, a nie już budowanie tego typu drogi. No i tu jeszcze, jeśli chodzi o ten rejon, to chciałem tu pokazać jedną fotografię, proszę Państwa, z książki Zatoka Gdańska, 1945 rok, dokumentacja dramatu autorstwa Egberda Kizera. Między innymi tam właśnie się znajduje, proszę Państwa, taka książka. I ze środka w tej książce, proszę Państwa, jest tego typu fotografia, jest tam więcej tych fotografii. Tu jest między innymi właśnie kopanie tak zwanych rowów przeciwczołgowych, które Niemcy już przy końcówce 1944 roku, już na początku 1945 roku już wiedzieli, że na wygranie tej wojny szans nie mają, że Związek Sowiecki bardzo silnie naciera i tego typu rowy przeciwczołgowe już były kopane, które miały właśnie zabezpieczać jakby Gdańsk przed tą falą ataku radzieckiego. W tej książce znajduje się też są fotografie z innych miejsc właśnie, między innymi też z odprawy, która była w centrum Gdańska, w rejonie właśnie Bramy Wyżynnej, kiedy to dowództwo niemieckie robiło taką odprawę właśnie ludności cywilnej z łopatami, która następnie wymaszerowała i miała kopać tego typu rowy. Tu w tej książce jest właśnie, proszę Państwa, też napis, że jest to kopanie rowów właśnie w okolicy Piecki Migowo. Natomiast ze samej strony Forum Dawny Gdańsk jest bardzo fajna mapa przedstawiająca między innymi, jak te rowy przeciwczołgowe przebiegały właśnie w rejonie Piecek. Tu mamy właśnie taki ślad, który idzie tu już od lasu. Tu mamy mniej więcej, tu gdzie jest mój kursor teraz, strzelnicę przy ulicy Jaśkową Dolinie. Następnie, proszę Państwa, to jest rejon dzisiejszej ulicy Wileńskiej, który właśnie przebiega, który był rowem przeciwczołgowym. Tu następnie, proszę Państwa, w rejonie dzisiejszego właśnie zbiornika wodnego przecinał on ulicę, potem następnie Schuberta, przebiegał przez Suchaninę, nadal nie schodził na dół do Siedlec w rejonie właśnie ulicy Kartuskiej. Jeżeli chodzi o takie działania wojenne, to proszę Państwa, właśnie w rejonie Piecyk Migowa mamy również bardzo ciekawe historię związaną z artylerią przeciwlotniczą, o czym powiem przy kolejnym slajdzie. Jak obiecałem Państwu, powiem o kolejnej ciekawostce związanej z wojennymi dziejami Piecek i Migowa, znaczy, bo dzisiaj mamy dzielnicę Piecki Migowo. Jak wspomniałem, chodziło o artylerię przeciwlotniczą, a dokładnie o działa tak zwanej flak baterii 8,8 cm kalibru, czy też inaczej 88 mm. One się, proszę Państwa, znajdowały się dokładnie dwie baterie. Będzie to rejon dzisiejszej ulicy Magellana. Jedna bateria, proszę Państwa, znajdowała się tutaj w tym rejonie, który pokazuję teraz na fragmencie mapy z portalu Geoportal. Natomiast druga bateria znajdowała się, proszę Państwa, tutaj w tym rejonie, w pobliżu już od ulicy Rakoczego. A żeby to przedstawić, do dnia dzisiejszego zostały ślady. Zostały tak naprawdę ślady ziemne owej właśnie baterii przeciwlotniczej.
Wracam do tego tematu, ponieważ tak naprawdę z Markiem, żeśmy zrealizowali w tym roku jeden spacer dotyczący właśnie tej baterii. W zeszłym roku też był spacer, także już odbyły się dwa spacery. Ale chciałem do tego wrócić, ponieważ to zagadnienie wciąż właśnie dochodzą takie do nas głosy, że ludzie by chcieli znowu powtórki tego spaceru, ponieważ niektórzy nie dali rady być na tym wydarzeniu. Także teraz właśnie ten spacer wirtualny jest świetną okazją ku temu, żeby właśnie pokazać, gdzie te baterie były i jeszcze jakie ślady pozostały po niej. A jednym ze śladów jest, proszę Państwa, ślad na mapie, ale do tego wrócimy. Tak właśnie, proszę Państwa, mniej więcej prezentowała się tego typu bateria. Właśnie bateria flag 8,8 cm kaliber. Była ona, proszę Państwa, nie dość, że dobra w stosunku właśnie, czy skuteczna jako obrona przeciwlotnicza, bardzo dobrze sobie również radziła jako działo naziemne. Między innymi te pociski i ten kaliber bardzo dobrze sobie radził z ówczesnymi pojazdami pancernymi Armii Radzieckiej. Także to była taka podwójna funkcja tego działa. To jest takie zdjęcie poglądowe ściągnięte z Bundesarchiv, czyli z archiwum armii niemieckiej. Tu jeszcze widzimy, jak one były wkopywane w ziemię. To tu, proszę Państwa, były takie szalunki zrobione. I właśnie najprawdopodobniej jedna z baterii, a mówiąc bateria, to znaczy, że w skład baterii wchodziło kilka dział, właśnie była tak zabudowana. Natomiast druga bateria była już o podstawie betonowej, co pokażemy. Tu chciałem pokazać właśnie tą mapę. To jest, proszę Państwa, jeden ze śladów właśnie tejże baterii. Co na nim widzimy? Tu, proszę Państwa, mamy blok przy ulicy Magellana. Tam dalej będą stare składy wojskowe, już tutaj poza obrysem w zasadzie tej mapy, jednostki wojskowej, która się znajdowała przy ulicy Słowackiego. Teraz tam na tym terenie tutaj, na tych starych składach amunicji trwa zabudowa mieszkaniowa. Natomiast tu, właśnie chciałem pokazać, proszę Państwa, tu widać odkopane przez eksploratorów właśnie podstawy baterii. Tu w tym miejscu najprawdopodobniej znajdował się reflektor, który lub też radar, który służył właśnie całemu temu systemowi baterii. Tu mamy też zabudowania. Tu, proszę Państwa, w tym miejscu, tuż od ulicy między innymi Kolumba, proszę Państwa, mieściły się tak zwane baraki obsługi, gdzie żołnierze spali, takie budynki socjalne. Tu w rejonie, proszę Państwa, jak już idziemy żółtym szlakiem turystycznym, mijamy tutaj te boisko, które się znajduje przy ulicy Magalana, idziemy dalej wzdłuż szlaku turystycznego w kierunku stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Możemy znaleźć jeszcze pozostałości, proszę Państwa, po podstawie radaru, która się tu znajduje, i po bunkrze dowodzenia. Bunkier dowodzenia został wysadzony, jest dzisiaj po nim ślad, można do niego zajrzeć, tylko zwracałbym tutaj na ostrożność, ponieważ jest on zamieszkany przez osoby bezdomne. Natomiast tak to się, proszę Państwa, prezentuje dzisiaj. To jest jedna z tych baterii, natomiast po której mamy pozostawione ślady betonowe, podstawy. Natomiast druga, proszę Państwa, bateria znajdowała się w tym rejonie. W tym tutaj rejonie, gdzie potem był tak zwany park wybudowany właśnie przez mieszkańców osiedla Morena w czynie społecznym, tu on się znajdował. Po tym parku też już, proszę Państwa, oprócz drzew, tak w zasadzie żadnego śladu nie ma, bo już nie ma ani altanek, ani nie ma już ławek. Natomiast wracając właśnie do tej baterii, tu się znajdowała jedna, tu druga, tu były właśnie, jak już wspomniałem, baraki obsługi, a tu, proszę Państwa, bunkier dowodzenia. I te ślady jeszcze możemy do dzisiaj zobaczyć. Jest to mniej więcej właśnie podstawa betonowa. Zachowany został również śrubunek, do którego właśnie było przymocowane takie działo. I takich podstaw jeszcze możemy znaleźć kilka, odkopanych właśnie tu w rejonie tutaj lasu przy ulicy Magellana, idąc już w kierunku w zasadzie cmentarza Srebrzycko, czy też w kierunku Wrzeszcza Górnego. Tutaj, właśnie tu jeszcze raz mamy tą mapę. Tu jeszcze chciałem Państwu pokazać taką ciekawostkę, że tu właśnie mamy jeden z tych elementów rowu przeciwczołgowego. Tutaj jest bardzo dobrze uwidoczniony, coś pokazywałem na tej wcześniejszej mapie z Forum Dawnego Gdańska. Tu właśnie idzie takie wygłębienie terenowe, które służyło właśnie do zahamowania pochodu wojsk
pancernych Armii Radzieckiej. To by było, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi właśnie o to pokazanie terenowe tego. Natomiast tu chciałem jeszcze pokazać, co tam się znajdowało tak zwanym pod względem takim technicznym. Oprócz tego właśnie, jak już mówiłem, że znajdowały się te działa, to proszę Państwa, był tam również dalmierz, który służył po prostu między innymi też do obliczania odległości do celu, kątu i między innymi w jakim okresie czasu i prędkości, gdzie się znajdzie cel. Tu chodzi głównie o cel lotniczy. Był już też taki komputer podstawowy, który właśnie tego typu obliczenia przeliczał do działa, do obsługi i następnie można było prowadzić precyzyjny ogień przeciwlotniczy. Tu jest pokazane więcej, jakiego typu reflektory właśnie się znajdowały przy tego typu bateriach oraz, proszę Państwa, radar. Między innymi właśnie radar, który służył do określania celów lotniczych. Z relacji, jaką żeśmy z Markiem dostali, ja to przetłumaczyłem na język polski, z języka niemieckiego. Wiemy, że na pewno w 1944 roku obsługa tego działa zestrzeliła jeden ze samolotów radzieckich, który tutaj nadleciał. Było to bodajże w lipcu 1944 roku, jak dobrze pamiętam, może się teraz mylę, nie jestem pewien. Natomiast jeśli chodzi o samą załogę, to była młodzież ucząca się w szkole średniej, która została właśnie przeszkolona już, jak już było wiadomo, że Armia Radziecka naciera na Gdańsk w 1944 roku. W stoczni między innymi takie szkolenie odbyli, przeciwlotnicze. I właśnie te działa zaczęli obsługiwać tą baterię. Jedną z takich relacji właśnie żeśmy dostali. To, proszę Państwa, byłoby na tyle, jeśli chodzi o II wojnę światową, a zaraz przejdziemy do ciekawostek jeszcze nowożytnych, dotyczących właśnie piecek oraz migowa. Cofając się w takim razie troszeczkę w czasie i znowu wracając do nowożytności, chciałem tu przedstawić na podstawie takiej grafiki, którą narysowała moja małżonka Karolina Toczyńska. To jest, proszę Państwa, przedstawienie płonącego suchanina, ale ona jest również bardzo dobre i może również przedstawiać płonące piecki. A dlaczego o tym mówię? Otóż, proszę Państwa, w 1576 roku wybucha, no, powiedzmy, dochodzi do konfliktu pomiędzy królem Stefanem Batorym a miastem Gdańsk. Mówiąc o tym wybucha, to trzeba uwzględnić, proszę Państwa, to iż zdania są podzielone, czy był to konflikt między miastem a Gdańskiem, czy przepraszam, między miastem Gdańskiem a Polską, czy też to był to tak zwany personalny konflikt króla a urażonego króla a miastem. Co było podstawą tego konfliktu? Otóż, proszę Państwa, miasto Gdańsk w wyniku wcześniejszego króla Polski, Zygmunta II Augusta, który wprowadził komisję, stworzył komisję morską, wprowadzone również zostały statuty Karnkowskiego. Miasto Gdańsk, które do tej pory, właśnie do tego 1576 roku, miało niezależność morską, zdecydowało w zasadzie o polityce morskiej Polski, w zasadzie decydowało o tym, o żeglowności, o z kim może handlować. Kolejni królowie chcieli to ograniczyć. Zaczął to właśnie, jak już wspomniałem, Zygmunt II August. Stefan Batory chciał to podtrzymać. Ale dochodzi tu jeszcze jedna sprawa, ponieważ w wyniku właśnie wyboru elekcyjnego Gdańsk poparł innego stronnika, a dokładnie poparł Habsburga. No i tutaj Stefan Batory się obraził. Natomiast Gdańsk nie do końca miał inne wyjście. Wynikało to z tego, proszę Państwa, że Gdańsk jako miasto z tradycjami hanseatyckimi, miasto portowe, miasto kupieckie, bardzo dużo handlowało, miało bardzo dużą, sporą wymianę handlową z terenami, proszę Państwa, dzisiejszej Holandii, ówcześnie Niderlandami, to byśmy powiedzieli, proszę Państwa, między innymi rejon też tam Brabancji, tak, jakbyśmy mogli tutaj mówić. I były to, proszę Państwa,
tereny, które ówcześnie należały do rodu Habsburgów. Także jeśli Gdańsk by nie poparł Habsburga na króla Polski, no to ówcześnie mogłoby to stanowić właśnie katastrofę dla miasta w wyniku hipotetycznej, tak, blokady handlowej. No i tak też się stało, proszę Państwa, że właśnie Stefan Batory się tu chyba troszeczkę bardziej personalnie obraził i do tego Gdańska przybył właśnie w 1577 roku na wiosnę i rozpoczął oblężenie miasta. No i niestety troszeczkę się zdziwił, bo ówczesny Gdańsk miał tak naprawdę najnowocześniejsze fortyfikacje w Europie. Między innymi załoga króla Stefana Batorego założyła obóz też na dzisiejszej Biskupie Górce. Rozpoczęła właśnie z artylerii ostrzał Gdańska, no ale niestety ostrzał ówczesnej artylerii nie dochodził również za Motławę. Gdańszczanie między innymi przynieśli jakby swoje dobytki, oczywiście bogaci gdańszczanie, przynieśli swoje dobytki, swoje jakby przeprowadzili się w rejon Długich Ogrodów oraz Dolnego Miasta, skąd już artyleria królewska nie miała żadnych szans dosięgnąć. Stefan Batory próbował również zdobyć twierdzę Wisłoujście, również mu to nie wyszło. Summa summarum, konflikt, proszę Państwa, można powiedzieć, że zakończył się statusem quo, czyli Gdańsk uznał pokornie, lojalnie Stefana Batorego jako króla Polski, zapłacił również kontrybucje, natomiast sam Stefan Batory podtrzymał całkowitą niezależność oraz autonomię miasta, w tym również m.in. decydowanie miasta w sprawach morskich, żeglugownych i handlowych. Także no, można powiedzieć, że w zasadzie dwie strony wygrały i dwie strony przegrały. Tak naprawdę nie wiadomo, która z tych stron wyszła zwycięstwo. W razie doszło do jakby statusu sprzed konfliktu. I do tego nawiązując, proszę Państwa, i tą grafikę przedstawiając, to chciałem powiedzieć właśnie, że w tym 1577 roku doszło do doszczętnego spalenia przez żołnierzy Stefana Batorego, przez Wojsko Polskie, mówiąc inaczej, do doszczętnego właśnie spalenia wsi Suchanino oraz wsi Piecki. Były to ówczesne zaplecza gospodarcze miasta. Tak jak już mówiłem wcześniej, między innymi na Pieckach znajdowały się już mieszkały te rody, były też karczmy, zaczęły powstawać folwarki i po prostu zniszczono zablecze gospodarcze, zniszczono jakby właśnie poszedłości miejskie. To, co się nie udało właśnie zniszczyć poprzez zasięg artylerii z Biskupiej Górki, to między innymi dokonano w wyniku tego oblężenia i zniszczono też właśnie Suchanino, które też potem jak Feniks z popiołów razem z Pieckami się odrodziły. Mówiąc jeszcze o nowożytności, chciałem przejść do też takiego znanego nazwiska w Gdańsku jak Upphagen. Każdy, kto się pewnie interesuje historią Gdańska, to nazwisko już zna. I proszę Państwa, Jan Upphagen zostaje na przełomie XVII oraz XVIII wieku przełożonym połączonych szpitali świętej Elżbiety oraz świętego Ducha, o którym już wspominałem, i bierze w dzierżawę część terenu Piecek. I też buduje, proszę Państwa, tam dwór. Ten dwór jest wielokrotnie też później przebudowany, zmieniany, ale ten dwór, proszę Państwa, stoi do dzisiaj przy ulicy Piecewskiej. I z tym dworem również mamy związaną bardzo ciekawą historię. A otóż to historię wojenną, czyli znowu jakby tutaj te nasze płonąca grafika ma tutaj jakieś odzwierciedlenie o tym, o czym co mówię. I to przedstawiając, proszę Państwa, jest tutaj, pokażę to też na obrazie, Jean-Antoine Simoni, Fort z 1842 roku. Przepraszam, jeśli kogoś urażę moim kaleczącym francuskim, ale języka francuskiego nie znam. To jest, proszę Państwa, obraz przedstawiający tak naprawdę oblężenie Gdańska przez armię napoleońską z 1807 roku. I tutaj na pierwszym planie mamy właśnie dwór Upphagena, który został właśnie przez niego zbudowany. W 1807 roku zajmuje go marszałek Lefebvre, skąd dowodzi oblężeniem Gdańska. Z tego też również, proszę Państwa, dworu marszałek Lefebvre między innymi
spotyka się z Napoleonem w kamienicy, w kamienicy, nie przepraszam, tylko spotyka się w ratuszu już głównomiejskim, gdzie Napoleon już po zdobyciu Gdańska nadaje mu tytuł księcia Gdańska oraz wręcza mu wysoką nagrodę finansową, która to dzisiaj się mówi, że są to tak zwane czekoladki gdańskie. Jest to takie właśnie taka anegdota francuska, że jak komuś się ofiaruje czekoladki gdańskie, to się ofiaruje wysoką nagrodę pieniężną. A czemuż to tak się też mówi? Otóż, proszę Państwa, kiedy na tym spotkaniu według legendy Lefebvre właśnie tytuł, i tej uczty Napoleon dał mu tytuł księcia Gdańska, wręczył mu pudełko z czekoladkami. No, nie wypadało się nie ucieszyć, marszałek podziękował i kiedy wrócił właśnie do tej kwatery, okazało się, że w pudełku są pieniądze i stąd się właśnie wzięły te czekoladki gdańskie w przysłowiu francuskim. Tu chciałem Państwu taką ciekawostkę jeszcze przedstawić, że tak naprawdę autor tego obrazu nigdy nie był w Gdańsku, nie widział tego pola bitwy, zresztą obraz został namalowany ponad 6 lat temu po tej bitwie i tak troszeczkę możemy tutaj widzieć takie przeskalowanie, że tak nie do końca może być, jak wygląda rzeczywiście, ponieważ już to teraz pokażę tu, o, co gdzie mamy. Tu, proszę Państwa, są Piecki, tu mamy właśnie Emaus, tu są Siedlce, Chełm, Suchanino jest w środku, Aniołki, proszę Państwa, znajdują się tutaj przy Wiśle, tędy tu płynie Wisła i tu, proszę Państwa, jest widoczny Wrzeszcz, ówcześnie nazywany Langfur. Ale jeszcze wracając, proszę Państwa, proszę zobaczyć, że tak naprawdę na tym obrazie Suchanino jest jakby tak pokazane w dole, a kiedy tak naprawdę Suchanino jest w górze, na wzgórzach i tereny wokół są w dole. Także no widać, że jest tak jakby wynika przeskalowanie, a z czego to wynika opowiem zaraz. Tu jeszcze możemy zobaczyć, tu w tym rejonie nieistniejący szaniec wapienny. Proszę też zwrócić uwagę tutaj na te dymki, które widać na obrazie. To są tak, to są działa artylerii. I teraz nawiązując do czego chciałem pokazać, trochę przeskoczę. To jest, proszę Państwa, plan hiszpański, który możecie znaleźć między innymi na stronie fotopolska.eu. Namalowane właśnie pozycje wojsk francuskich w 1807 roku. Tu mamy, proszę Państwa, ten dwór, w którym się właśnie tutaj taka literka F jest odwrócona, w którym się właśnie znajdowała ta kwatera. Tu mamy pokazane właśnie pozycje między innymi wojsk francuskich oraz artylerii. Tak to się prezentowało i na podstawie właśnie tej mapy został, proszę Państwa, namalowany ten oto obraz i też mamy ten dwór taki właśnie jako odwrócona literka F. A sam dwór, jak już Państwo to pewnie zauważyli, jak przeskakiwałem przez te slajdy, wygląda dzisiaj tak. On jest tak naprawdę dzisiaj już bardzo odbudowany, ponieważ po II wojnie światowej on popadł bardzo w ruinę, podległ on konsulatowi zabytków, znajdowała się tu przez chwilę również biblioteka, był on z okresu PRL-u własnością prywatną. Jedno skrzydło zostało również rozebrane już w latach właśnie jego rekonstrukcji z okresu PRL-u. Natomiast został on właśnie odbudowany w stylu nawiązującym tak, jak on wyglądał niegdyś. Dwór też był już przebudowany w XIX wieku, także już nie, na pewno nie wyglądał on tak, jak powstał za okresu rodu Upchagena. Natomiast, proszę Państwa, zachował się jeszcze z tego dawnego, nowożytnego dworu, na pewno portal wejściowy, który tu się tu znajduje, oraz w środku są jeszcze, proszę Państwa, drewniane, kręcone schody, które warto zobaczyć. Natomiast z tyłu za dworem jeszcze można zobaczyć taki ogród nawiązujący właśnie do takich ogrodów dworskich, nowożytnych, z okresu właśnie świetności dawnego Gdańska. Sam dwór, proszę Państwa, jest dzisiaj własnością prywatną. Znajduje się tutaj kilka różnych podmiotów gospodarczych. I jest on na ulicy Piecewskiej w Gdańsku, Piecki-Migowo. Także tak, tutaj mamy tą mapę. Tu jeszcze chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, proszę Państwa, że o Suchanino, czyli właśnie o Cigankenberg, który mamy tutaj właśnie na tej mapie. Wojska francuskie bardzo silną i zaciekłe walki przytoczyły właśnie z oddziałem pruskim w 1807 roku, ponieważ zdobycie Suchanina tak naprawdę otwierało drogę do zdobycia Gdańska. Dlaczego? Ponieważ Suchanino jest na wzgórzu, z którego bardzo dobrze widać
historyczne centrum Gdańska. No dzisiaj już może nie, ponieważ mamy już różnego rodzaju zabudowę z wielkiej płyty, tereny zostały troszeczkę już przebudowane przez te ostatnie 200 lat. Natomiast ówcześnie zdobycie Suchanina dawało widok na Gdańsk jak na tacy. I też od tej strony, właśnie tu proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak mamy takie drogi, tak zwane właśnie takie fortalicje budowane w tym okresie. Tu mamy górę gradową i przez to właśnie od Suchanina, jak już Francuzi zdobili Suchanino, rozpostrzeli stąd ostrzał jak i góry gradowej, jak i samego Gdańska. I poprzez właśnie Gdańsk góra gradowa była właśnie zdobywana od strony Cygańskiej Góry, czy od strony Suchanina. Tu jeszcze raz pokazanie właśnie naszego obrazu. Także jakbyśmy mieli na to spojrzeć, to właśnie tu mamy to nasze Suchanino. Tu jest właśnie ten dwór, który się znajdował. A teraz proszę Państwa przejdziemy do okresu XIX wieku. Mówiąc o Pietkach i Migowie w ujęciu XIX wieku, należy powiedzieć tak, że główna zabudowa ulicy Piececkiej, proszę Państwa, ciągnęła się właśnie wzdłuż ulicy Piecewskiej, natomiast zabudowa migowa była właśnie w okolicach tego już dzisiaj nieistniejącego dworu. Pozostałe tereny to były, proszę Państwa, tereny uprawne, tereny, gdzie się znajdowały też stawy. Te stawy mamy widocznie, czy w Migowie to są tutaj takie właśnie kółeczka, proszę Państwa, czy też tutaj właśnie jak mamy Piecki, tu mamy takie ze stawów, czy to są te widoczne stawy. Sama mapa, którą tu widzimy, jest z 1940 roku, ale tak naprawdę ta sytuacja od urbanistyczna od XIX wieku się tutaj wiele nie zmieniła. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że według danych na 1870 rok Piecki zamieszkiwało około 270 osób, natomiast Migowo zamieszkiwało wtedy około 150 osób. Także razem, jakby tak licząc, no było to około ponad 400 mieszkańców, jak na dwie wsie, tak, czyli wieś Piecki oraz wieś Migowo. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, połączone wsie, tak, tworzące dzielnice, mają wspólnie ponad 26 tysięcy mieszkańców. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o same Piecki, proszę Państwa, wzdłuż ulicy Piecewskiej znajdowały się też ówcześnie w XIX wieku restauracje, do których uczęszczali gdańszczanie, przyjeżdżali specjalnie z Gdańska właśnie na gdańskie wyżyny, ponieważ Piecki znajdowały się już na wsi, tak, do 1954 roku to była wieś, którzy sobie przyjeżdżali właśnie do takiej gospody poza Gdańsk, odpocząć i sobie sielsko zjeść właśnie obiad w restauracji, czy też tak właśnie przyjemnie spędzić czas na gdańskich wyżynach. O samych restauracjach i jak one wyglądały i ich fotografie przedstawi sam Marek, także tutaj mu się nie chcę wtrącać. Natomiast tak to mniej więcej wyglądało ogólnikowo, mówiąc, jeśli chodzi o XIX wiek. Tak naprawdę, proszę Państwa, na Pieckach znajdował się jeszcze jeden dwór. Był to dwór na końcu ulicy Piecewskiej. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że on tak jest mniej więcej tam, gdzie się znajduje pizzeria Krokodyl. Tutaj jest ulica Rakoczego, teraz tak biegnie. I tu mamy go na mapie, tu się znajdował jeszcze jeden dwór. Ale o samym dworze też powie jeszcze Marek. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy właśnie taką piękną granicę, która tu leci właśnie między starym Migowym, a starymi Pieckami, aktualnymi właśnie Pieckim Migowem. Ta granica, proszę Państwa, przebiega mniej więcej tak jak dzisiaj tutaj w tej części, tak jak dzisiaj biegnie ulica Rakoczego, także jakbyśmy spojrzeli na ulicę Rakoczego, to możemy powiedzieć, że jest taki mniej więcej odnośnik właśnie tego podziału tych dwóch niegdyś osobnych jednostek terytorialnych. Tu chciałem jeszcze pokazać taką mapę. O, to jest, proszę Państwa, mapa z lat 70. Mapa rosyjska, no, ówcześnie radziecka, byśmy powiedzieli, która tak naprawdę przedstawia stan na dużo, dużo wcześniej, ponieważ jeszcze dokładnie data wydania tej mapy jest bodajże 1978 rok, ale nie widzimy tu jeszcze
zabudowy, która już w zasadzie już od 1974 roku powstawała na Słuchaninie, tu właśnie w ulicy, tutaj gdzie jest mój kursor, w rejonie ulicy Kurpińskiego. I nie widzimy też w ogóle żadnej zabudowy z bloków wielkiej płyty jeszcze na piecykach Migowie, a już ówcześnie powinien istnieć w 1978 roku. Tutaj tak tłumacząc z języka rosyjskiego, to chciałem tak pokazać. Tutaj, proszę Państwa, mamy trzy lipy. Tu gdzie się znajduje rondo, tu będzie ulica Beethovena. Tu mamy takie nazwy jak Nowolipki, ponieważ historycznie ten teren tutaj właśnie na południe w kierunku Emaus to się właśnie nazywał Nowolipie. Migowo, proszę Państwa, mamy tutaj, a tu wyżej mamy Piecki. I to, co mówiłem wcześniej, na co tutaj warto zwrócić uwagę, to jest, proszę Państwa, ilość stawów. Proszę zobaczyć, ile jeszcze tutaj w tym okresie właśnie sprzed zabudowy z bloków wielkiej płyty, tak naprawdę ponad 50 lat temu, ile tu się znajdowało jeszcze takich różnego rodzaju stawów. Tereny zielone jeszcze były bardzo dobrze widoczne. Nie było tutaj jeszcze żadnej takiej intensywnej zabudowy. Zabudowa tylko istniała właśnie wzdłuż ulicy Piecewskiej. Tak jak mówiłem o XIX wieku, pokazywałem przed chwilą mapę z 1940 roku, a tu widzimy tą mapę jeszcze zrobioną troszeczkę później. Tak naprawdę ten stan rzeczy się tutaj wiele nie zmienił aż do lat 70. XX wieku. Tak samo te Migowo, co mówiliśmy o tej nazwie właśnie, że to od komarów, też tu mamy tutaj widoczne dobrze stawy. Tu chciałem, proszę Państwa, powiedzieć o tej cegielni. Cegielnia się znajdowała tutaj, mniej więcej na terenie Migowa, natomiast wyrobisko gliny mamy tutaj, proszę Państwa, tak zwany właśnie Lasek Buloński. Tu jeszcze widzimy takie ukształtowanie, właśnie takie poziomice terenowe. Zresztą jak tam dzisiaj Państwo pójdą na spacer, to jeszcze jest widać właśnie w terenie. Tak jak mówiłem, właśnie woda potrafi stać w takich zgłębieniach i jest jeszcze właśnie pozostałość po tym starym wyrobisku gliny. Tutaj takie duże oczko wodne, co tu widzimy, to jest, proszę Państwa, staw, który się znajduje przy sądzie, przy ulicy Piekarniczej. To też jest, proszę Państwa, teren Migowa. Ten staw jest aktualnie zagospodarowany, jako ten rekreacyjny warto się tam wybrać. No i ulica Rakoczego, proszę Państwa, tu będzie przebiegać tędy i tu mamy teren, który tak naprawdę jeszcze wtedy nie był w ogóle zagospodarowany. To jest, proszę Państwa, będą te tereny. I tu bardzo, bardzo fajnie widać jeszcze, jak tak naprawdę do lat 70. tereny Piecek oraz Migowa to były tak naprawdę, proszę Państwa, takie wsie znajdujące się administracyjnie w granicach miasta Gdańska, które nie były zabudowane, gdzie znajdowało się właśnie bardzo dużo jeszcze terenów zielonych, takich zagospodarowanych w postaci pól, ale też bardzo dużo terenów niezagospodarowanych, na tych wzgórzach. I są zdjęcia, są też relacje, jak właśnie gdańszczanie jeszcze z lat 60., też początkowego okresu 70., tak sobie właśnie spacerują wśród łona przyrody. No, dzisiaj już tego nie zauważymy, ponieważ to jest takie współczesne już mapa, taka pokazująca Piecki Migowo, administracyjna, proszę Państwa, według statutu dzielnicy z 2014 roku. I dzisiejsze Piecki Migowo to jest, proszę Państwa, dzielnica, która ma około 26 tysięcy mieszkańców. Te wszystkie kreseczki, które tutaj takie widzimy, to są ulice, które się już znajdują na dzisiejszej dzielnicy Piecki Migowo. No i Piecki Migowo, proszę Państwa, sąsiaduje z Wrzeszczem Górnym, z Suchaninem, ze Siedlcami, tutaj z dzielnicą Ujeścisko-Łostowice, z Jasieniem oraz z Brętowem. Tu jeszcze chciałem taką anegdotkę powiedzieć, bo tu właśnie sąsiaduje z Ujeściskiem, a tu mamy mniej więcej te Migowo, to cofając się jeszcze tu, proszę Państwa, do tej mapy, to właśnie w okresie nowożytnym Migowo miało bardzo silne takie zatargi właśnie terytorialne z Ujeściskiem, a dokładnie chodziło o ten rejon tutaj, gdzie znajdowała się między innymi też piekarnia Piecewska, właśnie tu przy ulicy Piecewskiej. Chodziło po prostu o teren do pól, a że i zarazem Migowo, jak i Ujeścisko były wsiami takimi folwarycznymi, wiejskimi, no to wiadomo, czym więcej terenu, to tym więcej można plonów zebrać, czyli tym jest lepszy byt wsi i jej mieszkańców. No i te spory się zakończyły między innymi w XVII wieku. Wtedy też
na Juścisku wybudowano nową parafię, ponieważ wcześniej mieszkańcy Migowa należeli do parafii świętej Katarzyny, jeśli chodzi wyznaniowo, a kiedy oddano nową parafię na Migowie, to mieszkańcy Migowa pod nią podlegali. No i tu taki troszeczkę taki, ta, ta, taka, taka, ta, ta, takie właśnie ciekawa przewrotność kolei losu historii, że przez wiele lat kłócili się ze sąsiadami o miedzę, a następnie musieli tą miedzę przekraczać, żeby właśnie pójść do kościoła, do sąsiedniej wsi Ujeścisko. No i tak jak mówiłem, proszę Państwa, w okresie nowożytnym też tak, Migowo współpracowało właśnie tutaj z Suchaninem, z Jasieniem, później już się dogadali również z Ujeściskiem i mieli właśnie tutaj tą wspólną współpracę właśnie przeciwpożarową i w ściganiu przestępców. Z mojej strony to by było, proszę Państwa, tyle. Zapraszam na mojego bloga Niezwykłe Suchanino, gdzie znajdą Państwo między innymi książkę, którą właśnie wydałem w grudniu 2018 roku. Tam poruszam też tematy, które zachodzą właśnie na piecki Migowo. Tutaj mam takie logo mojego bloga i strony, które, proszę Państwa, nawiązuje z kolei do mapy z 1711 roku, jak ówcześnie właśnie wyglądało Suchanino. Tak wyglądała zabudowa mieszkaniowa wokół stawu, który do dzisiaj istnieje przy ulicy Cygańska Góra. I to ma być takie artystyczne odzwierciedlenie, że jest to takie właśnie spojrzenie z takim błyskiem i zaciekawieniem właśnie na samo Suchanino i jego historyczne tereny. A teraz dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i głos oddaję Markowi. Do widzenia. Witam Państwa. Marek Wilkowski z tej strony. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa, tak jak mnie Patryk przedstawił, oraz Piecki Migowo Historia, blog, który prowadzę. Patryk już powiedział tyle na temat historii, że tylko pozostaje mi dodać parę wątków do jego opowiadania. A jeden z wątków, który poruszył, to między innymi, trzymając się jeszcze Suchanina na razie, to Dom Kultury na Suchaninie. Widać właśnie na zdjęciu ten Dom Kultury, jeszcze nieprawidłowo podpisany Suchonino przez O, a nie A. Tak na początku po wojnie pisano. Dom Kultury został otwarty w lecie 1962 roku i znajdowała się tam biblioteka, czytelnia oraz sala kinowa. I był też na wyposażeniu telewizor, co w tamtych czasach było dosyć ważną sprawą. Ale sam dom, sam ten budynek, ten obiekt, swoją największą sławę, że tak powiem, pół żartem, osiągnął w latach 80., w drugiej połowie głównie, ponieważ tam w tym Domu Kultury działał klub muzyczny o nazwie Burdl. Jeszcze wtedy potocznie z literą E w nazwie, później już oficjalnie jako Burdl. I był to klub, w którym grały zespoły pod szyldem Gdańska Scena Alternatywna albo Trójmiejska Scena Alternatywna też. Było to hasło, które jakby skupiało wiele trójmiejskich zespołów i z Gdańska, i z Gdyni, i nie tylko. A kierowniczką tego klubu była Magda Kunicka, animatorka sztuki, pracowała w Nadpołudeckim Centrum Kultury i w TVP Gdańsk swego czasu. Prowadziła też, organizowała razem ze swoim mężem Jachym Paszkiewiczem Festiwal Polskich Wideoklipów Jak Film. Była też menadżerką paru zespołów, które tam grały, a grało tam sporo zespołów z Trójmiasta: UNRA, Garden Party, Oczy Czornie, Bielizna, Dzieci Kapitana Klosa, Pancerne Rowery, Call System, Apteka z Gdyni też tam grywała. Między innymi właśnie zespół Golden Life, który chyba jest najbardziej znanym zespołem obecnie. Przeskoczę na moment do okładki płyty Golden Life, która tak przy okazji, mówiąc o Suchaninie, to właśnie widzimy na okładce bloki przy Paderewskiego. Zdjęcie zrobił znany fotograf gdański Jacek Piotrowski. To jest płyta Natura z 1994 roku. Tutaj właśnie na tym zdjęciu widać
kawałek tego budynku, to już jest, to są lata 90. albo początek lat 90. z prywatnych zbiorów księdza Władysława Matysa, który udostępnił sporo nam do kolekcji zdjęć. W tle widać kościół, o którym za chwilę powiem. Klub Burdl działał do 2006 roku. Wtedy się odbył ostatni koncert Maleo Reggae Rockers, tam zagrał. A zamknięto go tak już oficjalnie w 2007 roku i rok później został po prostu zburzony. Nie ma już po nim śladu, niestety. Budynek, w którym otwarto Dom Kultury, nie był nowym obiektem, ponieważ znajdował się w nim spichlerz wcześniej. Natomiast kościół widoczny w tle to już jest znacznie młodszy obiekt, ponieważ rozpoczęcie budowy nastąpiło w latach 70. ubiegłego wieku. A było to tak, że ksiądz biskup Lech Kaczmarek powierzył organizację nowej parafii i budowę kościoła księdzu Władysławowi Matysowi, który działał w tamtym czasie w małej kapliczce na ulicy Mozarta, na Suchaninie, Mozarta 1 dokładnie. I cóż, teren wykupiono już w grudniu 1977 roku. Projekt i nadzór budowy tego kościoła powierzono Tadeuszowi Skwierczowi, projektantowi ze znanej rodziny Skwiercz. Kto się interesuje historią Gdyni, ten wie, o czym mówię. Zanim zaczęto budowę, to trzeba było wyrównać teren. Teren wyrównywały cztery spychacze, od czterech do sześciu, każdego dnia przez dwa tygodnie, tak opierając się o wspomnienia księdza Władysława Matysa, który się z nami podzielił tymi wspomnieniami nie tak dawno. Jak wyrównano teren, to zaczęto stawiać duży mur oporowy, bo kościół miał stać na skarpie. No i w międzyczasie, w czasie tej budowy, w grudniu 1977 roku, pierwsza pasterka się odbyła pod gołym niebem, czyli zaraz krótko po tym, jak wykupiono teren. Kolejna msza odbyła się podczas świąt wielkanocnych i od tej pory już co niedzielę zostały odprawione msze. Cały czas pod gołym niebem, to znaczy był taki prowizoryczny ołtarz w okolicach tej budowy właśnie przy Piecewskiej, tyłem do Piecewskiej stał. Bez względu czy mróz, czy deszcz, no to tak właśnie odbywały się msze. Dolny kościół był budowany też z wielkimi problemami, ponieważ przy budowie pomagali parafianie. Trzeba było zainstalować, położyć instalację i wodną, i energetyczną, gazową, grzewczą też oraz telefoniczną. Kościół miał telefon. Tutaj widzimy właśnie na zdjęciu instalację grzewczą, która była pociągnięta od dzisiejszej ulicy Rakoczego w stronę kościoła. A nie było to łatwe, ponieważ wzgórze, teraz to już jest wąwóz, ale wtedy to było wzgórze, które odcinało jakby kościół od tej centrali grzewczej. Ksiądz Władysław Matys wpadł na pomysł, żeby przeorać to wzgórze i zrobić taką dolinkę, przez którą wielu mieszkańców dzielnicy Pieckiej Migowo, szczególnie z Belgradzkiej albo Warneńskiej, przychodzili tamtędy, nie będąc świadomym, że to jest sztuczna dolinka, ponieważ pod ziemią przychodziły rury tamtędy i trzeba było właśnie zrobić taki wykop, a ziemię zrzucić do dołu, który widać po prawej stronie i po dolny kościół oddano do użytku i poświęcono 30 listopada 1980 roku. I od tamtej pory już się odbywały co niedzielę msze. Jeszcze bez okien, bez ogrzewania na początku, ale już pod własnym dachem. Na następnym zdjęciu widać budowę kościoła górnego. To już jest przełom lat 80. i 90. Chociaż tak naprawdę to jeszcze w latach 90. późnych trwała budowa kościoła za czasów księdza Wojciecha Chistowskiego, który zastąpił księdza Władysława Matysa, który przeszedł do nowej parafii w 1997 roku na Migowie. Ale co istotne, na tym zdjęciu widać dom,
w którym przed wojną mieściła się kawiarnia. Właścicielem był niejaki Otto Loos. Później po wojnie były tam mieszkania prywatne, mieszkała tam rodzina. I od czasów budowy kościoła dom został przebudowany i pełnił rolę plebanii. Mieściła się tam kaplica, salka, gdzie uczono religii. Również mówiący te słowa uczył się tam religii, chyba za rok albo dwa. No i były też tam mieszkania dla księży. W 96 albo 7 roku zburzono tą plebanię, bo już powstała nowa plebania na tyłach kościoła, dużo większa, i tam też uczono religii w późniejszych latach. A teraz przechodzimy do ważnego tematu, czyli początków budowy osiedla spółdzielni mieszkaniowej Morena. Wszystko zaczęło się w latach 50. jeszcze, kiedy planowano zabudowę dzielnicy o nazwie Brentowo-Piecki, ale jak czas pokazał, nic z tego nie wyszło. I dopiero w 1971 roku, tutaj widać właśnie artykuł z Dziennika Bałtyckiego na ekranie, w 1971 roku SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich, rozpisało konkurs na projekt na zagospodarowanie tych terenów, tym razem Piecek i Migowa. Zostały wyróżnione trzy projekty, z czego jeden, ten pierwszy, który się wyróżniał, został wdrożony w życie, chociaż były tam liczne zmiany ze względu na koszta, ze względu na koszty, ale też na teren nierówny, na którym miały powstać te bloki. Budowę pierwszego bloku przy Przyszłej Wileńskiej rozpoczęto w grudniu 1975 roku, a w czerwcu 1976 oddano pierwszy blok mieszkańcom. I w tym samym miesiącu, tylko chwilę wcześniej, powstała spółdzielnia mieszkaniowa Morena, bo wcześniej budową opiekowała się spółdzielnia Osiedle Młodych. Dopiero w czerwcu 1976 roku powstała spółdzielnia Morena. Jednostkę A budowano prawie 2 lata, ponieważ ostatnim blokiem, który oddano do użytku pod adresem Piecewska 20, ten blok oddano w 1978 roku, w marcu dopiero, czyli prawie 2 lata później. Wszystkie jednostki od A do G, czyli 7 jednostek, budowano, można powiedzieć, równo 20 lat, od 1975 roku do 1995 roku. Ostatnim budynkiem, który oddano do użytku, był blok, który ma adres Budapesztańska 3. No niestety, dzielnica jest rozbudowywana dalej, ale to już jest inna historia, dzisiejsze bloki. Tutaj na zdjęciu mamy z około 1977 roku ulicę Wileńską i właśnie spółdzielnię, która dopiero co powstała. Tu jest kawałek, dalszy ciąg panoramy, gdzie widać pola. Dzisiaj tutaj znajduje się jednostka G w tym miejscu. Tak dziwnie wyszło, że jednostka A i jednostka G sąsiadują ze sobą, chociaż pierwsza jest pierwszą, a ostatnia ostatnią. No i to chyba tyle na temat budowy osiedla. Resztę wielu mieszkańców zna ze swojego życia, z doświadczenia, co się działo na osiedlu. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że w 1980 roku otwarto szkołę podstawową numer 1 przy ulicy Gojawiczyńskiej. Na zdjęciu właśnie widzimy teren, który już jest przygotowywany pod budowę. Nie widać może tego tak dokładnie na zdjęciu, ale tam gdzieś w rowie stoi samochód ciężarowy i tam pracują robotnicy, pewnie jakieś kanalizacje kładą albo coś w tym stylu. I tak wygląda szkoła podstawowa numer 1 obecnie. Początki były trudne. Uczniowie chodzili na 3 zmiany do szkoły, ponieważ szkoła się cały czas rozbudowywała. Najpierw był jeden sektor otwarty, później 2 następne. Trochę pomogło otwarcie szkoły podstawowej numer 2 na ulicy Marusa Żółwny, żeby odciążyć jedynkę, ale to i tak niewiele pomogło.
No dzisiaj zupełnie inaczej ten obiekt wygląda, jest rozbudowany. Ma wiele skrzydeł, to taką salę gimnastyczną, także to już są w ogóle inne czasy dzisiaj. Patryk wspomniał, żebym powiedział parę słów o restauracjach, które znajdowały się w Pieckach przy dzisiejszej ulicy Piecerskiej. Widać je na paru pocztówkach, które są zamieszczone na stronie fotopolska.eu. Właśnie z tej strony są te pocztówki prezentowane. Na pierwszej, najstarszej z 1902 roku, na dolnym zdjęciu widać budynek, który został postawiony prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku i pełnił rolę szkoły. Mieściła się w tym budynku szkoła przed wojną i budynek szczęśliwie przetrwał II wojnę światową i po wojnie też ten budynek pełnił rolę szkoły czteroletniej. Znajdowały się w tym budynku dwie izby lekcyjne, jedna na dole, druga u góry. Budynek został rozbudowany, na zdjęciu jeszcze widać go mniejszym. I mieszkali w dodatkowym sektorze nauczyciele, dyrektor szkoły, kierownik właściwie szkoły, razem z rodziną, między innymi. Górne to za chwilę omówię. Tutaj widzimy na górnym zdjęciu kafe Maxa Bloka. Właścicielem był niejaki Max Blok. Ta kawiarnia stała w okolicy dzisiejszego bloku z adresem Piecerska 30, tak plus minus. Na dole mamy po prawej stronie dwór Upchawiona, który dzisiaj tak się nazywa, ten pałacyk dawny, a po lewej stronie przy Piecerskiej 27 wygląda prawie tak samo, przynajmniej środek, bo boczne skrzydła są zasłonięte przez drzewa. U góry ogród tej wspomnianej kawiarni, a po lewej stronie na dole dawny dwór, majątek Piecewo, tak był zwany przez mieszkańców Piecek. W miesięczniku przedwojennym Deutsche Monatshefte, mówiącym między innymi o kulturze w Gdańsku. Ten dworek jest opisany jako dwór Upchagenów. Czy on był faktycznie Upchagenów, czy nie, nie wiadomo. Ciężko to powiedzieć. Być może jeden i drugi. Ten z lewej, ten z prawej, który istnieje do dzisiaj, był Upchawianów, ponieważ no, rodzina Upchawianów zajmowała tutaj duże tereny. Być może dlatego mamy dąb Upchawiana, który oni zasadzili. Dworek został zniszczony pod koniec wojny przez wojska sowieckie. Był pewnie ostrzeliwany, jak się można domyślać, od strony Brętowa, bo stamtąd nadchodzili Sowieci. Z 26 na 27 marca 1945 roku. Dzisiaj nie ma po nim śladu. Ten dworek stał w okolicy skrzyżowania Piecerskiej i Zrakoczego. A ten z prawej, to tak jak mówiłem, istnieje do dzisiaj. Został przebudowany prawie od zera, postawiony, bo był w ruinie w latach 80., ale o tym opowiadał Patryk wcześniej. Tutaj widzimy taką restaurację Arenta. Franz Arendt był właścicielem. Ona znajdowała się mniej więcej między blokami Piecerska 33 a 35. To są wieżowce znajdujące się na terenie Central Parku, tak zwanego. Nowe wieżowce. Cały czas się budują nowe, kolejne. Późniejszym właścicielem został Bruno Nipkow z rodziny Nipkow, tego od tarczy Nipkowa, czyli prototyp telewizji dzisiejszej. Dom został przebudowany, jak widać. No, niewiele widać za drzewami, ale coś tam widać. Bruno Nipkow, restauracja, którą prowadził Bruno Nipkow od 1907 może 9 roku, tak mniej więcej można datować, kiedy on to przejął. Jego restauracja była znana w Pieckach, chyba najbardziej znana, w sensie popularna. Dużo osób się tutaj zjeżdżało do tej restauracji.
Nipkow miał ogród bardzo duży, podzielony na trzy części. W pierwszej części były ławy i stoły, gdzie siadali goście. W następny był sad owocowy, jeszcze dalej sad warzywny. I jak można się dowiedzieć z albumu Wrzeszcz na dawnej pocztówce, spacer drugi, Jana Daniluka i Jarosława Wasilewskiego, Nipkow miał w klatce dwa szopy pracze, które były atrakcją dla gości. Miał też telefon, co jest ciekawe. Jeden z dwóch telefonów znajdujących się tutaj na pieckach. Były też tańce i zabawy, które organizował. Prowadził też sklep z artykułami spożywczymi. Budynek przetrwał i jego resztówka przetrwała aż do czasów osiedlowych. Wcześniej mieszkańcy, którzy zamieszkali na jednostce A, czy jednostce B, C czy D, na pewno pamiętają przy Piececkiej ceglany budynek nieduży. No to była właśnie pozostałość po Kafe Pitzkendorf, bo tak się nazywała ta restauracja za czasów Nipkowa. Rodzina Nipkow mieszkała do końca wojny, z tego co wiem z dokumentów z Archiwum Państwowego. No a później została wysiedlona, wiadomo. Nie wiadomo, w którym roku zmarł Bruno Nipkow, do tego jeszcze nie doszedłem, ale rodzina mieszkała do końca wojny. I to chyba byłoby tyle na temat Piece Migowa, historii. Dziękuję Państwu za uwagę, za moje czasami się zdarzało, bardzo często nawet. I do zobaczenia gdzieś w terenie. Mam nadzieję, że koronawirus w końcu zniknie z przestrzeni i się spotkamy gdzieś. Mówię to w imieniu swoim i Patryka. Spotkamy się gdzieś w terenie, ewentualnie w sieci, na jakiejś kolejnej prezentacji. Do widzenia Państwu. Dziękujemy Tobie, Marek, za bardzo sympatyczne i ciekawe właśnie przedstawienie historii Piecek, w tym właśnie między innymi Starego Domu Kultury, który w zasadzie był na Suchaninie, a dzisiaj jest to teren Piecek Migowa, czyli tak zwanego burdla. Za opowiedzenie, jak powstawały bloki LWSM Morena, czy też historię dawnych kawiarni znajdujących się wzdłuż ulicy Piecewskiej. Proszę Państwa, zakończyliśmy właśnie nasze spotkanie wirtualne, a tym samym też cykl pięciu spacerów, które w tym roku były zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa w Gdańsku, które również mają dom sąsiedzki, który się znajduje przy ulicy Jaśkowa Dolina 105. Jest to w budynku przychodni Morena. Bardzo polecam, żebyście Państwo odwiedzili to miejsce. Odbywa się tam wiele ciekawych inicjatyw sąsiedzkich na terenie dzielnicy Piecki Migowo. Cykl spacerów, proszę Państwa, w tym również dzisiejsze spotkanie wirtualne zostało sfinansowane przez Radę Dzielnicy Piecki Migowo. Natomiast w rolę przewodników wcieliłem się, proszę Państwa, ja, Patryk Toczyński z niezwykłego Suchanina oraz kolega Marek Wilkowski, założyciel bloga Piecki Migowo Historia. Polecamy odwiedzić nasze strony, znajdziecie tam wiele ciekawostek oraz historii dotyczących właśnie naszych dzielnic, Suchanina oraz Piecek Migowa. Tutaj mamy zdjęcie, proszę Państwa, z zeszłego roku, autorstwa fotografa Wojciecha Urbańskiego, który właśnie towarzyszył nam na jednym ze spacerów i mamy tutaj taką ładną fotkę. W czerwonej kurtce jestem ja, Toczyński Patryk, natomiast w czarnej bluzie obok jest właśnie kolega Marek Wilkowski. Dziękujemy bardzo dzisiaj Państwu za nasze spotkanie i miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.